Ale mała płotka. Stąd mama. Mama? Mocno. Bardzo ładnie. Najładniejszy rzut dzisiaj. Bardzo. Widzisz, szczypinkę od razu nakładaj. Masz rybę. Uciekła ta rybka. Kapi, kapi, pomalutku, nie kręć. Nie kręć, mówię. Coś tam widać. Dobra, nie kręć. Jest. Mamy karpiczkę. Mamy karpiczkę. W prawo wędkę daj. Daj w prawo wędkę, tam wędkę daj, tylko na pana uważaj. Nieźle. No, mam jeszcze usłyszę. Pomóc ci Marce? Nie chcę być zjedzona. O, widzisz, gdzie wypiłeś? Dobra, już nie będzie tutaj. Zatmij, nie widzę, bo potem do tego.
tyle maksymalnie, bo to... Weź to dostał do dzika, dostał. Tam będą zawody. Spróbuj zacząć. Ale ryba. Tam gdzie zanęcone. No super. Nie zabezpieczaj. Chodź tutaj. Odbezpiecz. Ja będę w stanie. No i dobrze. Chodź. Naciągaj te żyłki, luźnij te żyłki. Teraz już się nie będzie brała. Teraz już się nie będzie brała. Już i tak będzie. A, i dobra, już same. Tak, wrzucamy. A, to akurat malutka. Zakładaj dwie pineczki. Mateusz, poczekaj, nie majtaj nad wodą. Możesz, proszę. O, pyta. O Jezu, ale... Zaraz będziesz miał ją w wodzie. Czekaj, ale ona się ślizga. Weź sobie do na trawę. Ja mam na kilometry, wiesz? Czekaj, ja tylko czekam w ogóle, nie mogę sobie złapać. Nie, czekaj. Klęk. Daj. Masz. Trzymaj to. Tak? To i wędkę. My sobie ręce, Michała. Zobacz, jaka malutka. Kurde. Ta jaka mała ryba mała. Wow. Malutka. Ryba jest. Wiecie, jakby to łapiecie. One stamtąd chyba spierdalają. Uciekają, znaczy się. Nie, ten derący to nie działa teraz. A co to tam?
cały czas ten cały się trzyma, tak? Nie robisz. To nie mów mi nawet. Nie chcę na oddzielić, gdzie to kurwa dzieje. No i to. Super, cieszy mnie to. Cię tam kusiła. To dalej ci się odprowadzę. A co ktoś się pierdoli, nie? No to ja też nie mam szans, ja będę miał szansę. To jest duży grunt. Dobra. Stanowisko pierwsze, tak? Tak. Jeszcze jedna. Wielkie trzy leśnie. Odwornie. Małe? Ale płatne. Ile? Wyskakują, to jest... Mało. Nie chcę być inaczej. 6,33. Dobra, największego leśnie. Było? 0,23. Nie wiem, czy waga złapie. Złapie. Jest. 0,08. 0,08. Marcina? Tak. Jeden 84. Tak. Cisnęło, nie? Gratulacje. Jak dalej? Ponad 6 kilo, to jest naprawdę. Do mnie, do wujka. Ładny, robię wrażenie. 0,91. O, linek malutki. Nie, tam powiedział, że. Ale nie, 0,19. To twoja? Jest? 0,73. To moje? Czy to? 0,12. Franek, chodź tu. Franek cię powiódł. Czekaj, to będzie jedna rybka. To żeby nie było gramy się liczą. Proszę, ładnie. Nie wiem, ja ty ma waży teraz. Zobacz, ile Franek na łapie. Patrz i później daj. Stoj, daj. Wow, dużo. Nic nie mówię. Robię wrażenie. Tam chyba nawet kolki są. Robi bardzo dużo. 1,53. Jakiś tam spali te twoje. Oj, ten nam opała. 12 kilo. No. O 6 kilo więcej. O, łapko. 1,93. I co, więcej ma? Więcej. Karuj. Ale miło na swojej grupie wychowaj to tam. Dawaj. Ole. Czyje to? Marcel swoje. 1,25. Ale stanowisko? Nie wiem. Jaki był wynik? Dobrze, że 1,25. Jest 1,30. Jeszcze jest, nie skasowany. Dobra. 17. Teraz. O. 2 kilo. 0,37. Nie ma. Nie ma, 0. Ja dobra. Aha. Idziemy podliczać. No to było 11, chyba nikogo nie było. Tak? No, 2-0. Na 11 nie było nikogo. Współorganizatorami dzisiejszego wydarzenia było koło
26 PZW w Bełżcu oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze. Także teraz już taka również przyjemna część tego całego wydarzenia, czyli wręczenie nagród. I może zaczniemy od kategorii młodszej. 1-3. Pierwsze miejsce w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Bełżec zdobywa Milena Komadowska. Zapraszamy. Idziemy do ciebie. Zobacz, jakie nagrody. Drugie miejsce wywalczyła Aleksandra Dyś. Trzymaj. Ode mnie gratulacje. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Bardzo. Proszę. A tutaj jeszcze coś możemy. Jesteś zadowolona? I trzecie miejsce. Trzecie miejsce zajął Franek Steczkiewicz. Brawo! Finalu. Proszę cię bardzo, gratuluję. Chodź, jeszcze to nie koniec. Jeszcze nie koniec. Chodź tu do nas, zobacz. A jeszcze pani, patrz, jeszcze pani ma dyplom taki, tata ci powiesi tutaj. Gratuluję. Tu, cześć. 4-8. I zaczniemy również od pierwszego miejsca. Zapraszamy Marcela Komadowskiego. Brawo! To sobie trzymaj dyplom, gratuluję. Powodzenia w następnych zawodach. Proszę. Jeszcze taką książkę, żeby się dokształcił, jakie ryby, co na co biorą. Statuetka, gratuluję. I drugie miejsce zajęła Wiktoria Podborna. Zapraszamy. Proszę bardzo, gratuluję ci. Fajnie się spisałaś, proszę. Gratuluję. Puchar, proszę, najważniejsze. Rzeczkę. Tu jeszcze będę rysować. Tu jeszcze nagroda, proszę, gratuluję. Ja Paweł Trojny. Brawo! Nagroda Pucharek. Proszę, gratuluję. Ode mnie dyplom, słuchaj, spisuj się tak dalej. Tata będzie dumny, a ty trzymaj kija. Proszę jeszcze. Dzisiaj wszyscy dostaną nagrody, także nikt nie jest ominięty. Zapraszamy Damiana Górskiego. Gratuluję ci. Na następny rok może zdobędziesz. Za rok nie mogę. Proszę, zdobędzie. Zapraszamy Igora Soliszewskiego. Gratuluję udziału. Proszę. Inne bukały. Zapraszamy Michała Kwasa. Brawo! Zapraszamy Artura Harbuza. Gratuluję. Proszę. Proszę. Dziękuję. I zapraszam. Brawo! Robisz podmiankę? Brawo! I zapraszamy jeszcze Antoniego Głaz. I jeszcze mamy puchar dla zdobywcy największej ryby dzisiaj. I był to Marcel Komadowski, także wielkie brawa. Puchar został. Muszę coś odłożyć, żeby wziąć drugie. Puchar został ufundowany przez lokalną grupę działania rybacką. Na otwory. Może być niespodzianka, ale gratuluję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Słuchaj, większych sukcesów i większych sztuk ci życzę. Dziękuję. Jestem Marcel Komadowski, mam 12 lat i
mieszkam tutaj, bardzo się cieszę, że wygrałem. W tamtym roku też miałam pierwsze i w tym roku mam jeszcze puchar za największą rybę. Jestem Wiktoria. Zdobyłam drugie miejsce w swojej kategorii. Jestem bardzo szczęśliwa. Rok temu także brałam udział, co roku biorę udział. Bardzo lubię łowić ryby, pochodzę z Tomaszowa Lubelskiego. No i bardzo mi miło jest właśnie brać udział w takich zawodach. Karolina Janik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu. Spotkaliśmy się dzisiaj przy zbiorniku wodnym Młynki w gminie Bełżec po to, aby przeprowadzić zawody wędkarskie o Puchar Wójta gminy Bełżec dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Pogoda dopisała uczestnikom, połowy były owocne. W zawodach udział wzięło 17 dzieci. Wszyscy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.